A wiem, więc witam wszystkich. Dziś porozmawiam troszkę o step functions. Może zanim do tego przejdę do samych step functions, kilka słów o mnie. Nazywam się Grzegorz Lysko. Jak już było wspomniane, miałem już przyjemność prezentować na tym meetupie w Katowicach, ponieważ pochodzę właściwie z Katowic i okolic, całe życie tutaj mieszkam. Obecnie pracuję w firmie, która nazywa się Pega Systems na stanowisku Principal Cloud Development Architect. No i co tam robię? No i bawię się tam w dużym stopniu Amazonem i pomagam zespołom rozdzielić monolit, który mamy, który służy nam do prowizjonowania środowisk właśnie z Pegą, ponieważ Pega jest to jakiś tam rodzaj software'u, który tu służy do różnych dziwnych rzeczy. Jeśli będą pytania, będę mógł o tym troszkę więcej powiedzieć, ale no, nie tutaj się będę skupiał. Niemniej jednak mamy taki duży monolit, który prowizjonuje te środowiska z Pegą dla klientów zewnętrznych i pracujemy teraz, żeby go troszkę rozbić, by te środowiska można było troszkę szybciej klientom dostarczać i byśmy mogli je też szybciej upgrade'ować, zmieniać, dostosowywać do zmieniających się potrzeb Pegi i samych środowisk. Pega jest dużą aplikacją, także jest to dosyć skomplikowana architektura, ale nie to jest celem tego wykładu, bo celem tego wykładu będą AWS Step Functions. Teraz tak. Także zaczniemy może od agendy, o czym będę opowiadał. Na początku będzie wstęp tego, czym jest Step Function, z jakich elementów się składa, tak żebyśmy poznali terminologię i wiedzieli, z jakich klocków możemy tam korzystać. Następnie przejdziemy już do przykładowej maszyny stanów, czym jest maszyna stanów, za chwilę powiem. I zobaczymy, jak ona wygląda, z jakich elementów się składa, jak się to buduje. W kolejnym etapie wspomnę o takich już troszkę bardziej szczegółowych rzeczach, na przykład ile to będzie na mnie kosztować, używanie tej usługi Step Functions, z czym jestem w stanie to zintegrować i tak dalej. I później przejdziemy do DBUS-a, czyli to jest to, jak akurat jeden z zespołów, z którym pracuję, użył Step Functions w celu automatyzacji upgrade'ów baz danych, ponieważ DB, o co to jest, to tutaj skrót od baz danych, czyli databases, a US to jest upgrade service. Także przejdziemy sobie na szybko przez architekturę tego database upgrade serwisu, której core'em jest właśnie AWS Step Functions. Później wspomnę o wnioskach z budowy tego na bazie Step Functions i co nam się uważamy, że było dobre w Step Functions do tego projektu i a co było złe. No i na koniec, jak to zwykle bywa, miejsce na pytania. Miejmy nadzieję, że zostanie troszkę miejsca i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, to zaczynamy. Czym jest w ogóle AWS Step Functions? AWS Step Functions jest serwisem zarządzanym przez Amazona w 100%, który umożliwia orkiestrowanie różnego rodzaju tasków, orkiestrację różnego rodzaju zadań poprzez te zadania są później wizualizowane i te zadania mogą się składać z różnych tasków, które będziemy sobie w trakcie tego definiować. Także pozwala to nam łączyć różnego rodzaju architektury składającą się z wielu mikroserwisów w jeden ciąg zdarzeń, który pozwoli nam wykonać jakąś bardziej skomplikowaną czynność. Te tutaj obrazki z boku, to rzeczywiście tak to rzeczywiście wygląda, ale wizualizują mniej więcej, jak to może wyglądać. Najważniejszą rzeczą, trzeba sobie zdawać sprawę, że budujemy
maszyny stanów, czyli te tak zwane state machines. Taka maszyna stanów składa się z definicji i tą definicję, definicja maszyny stanów jest to zwykle zwykły JSON dokument w języku wymyślonym do tego celu przez Amazona, a każdy krok w tej maszynie stanów jest po prostu nazywany stanem, czyli state. Te kroki oczywiście możemy ze sobą łączyć. Teraz tak, jeżeli chcemy cokolwiek w tej maszynie stanów zrobić, musimy mieć taski, czyli rzeczy, które robimy. Taski są to kawałki kodu, które po prostu służą do wywołania jakiejś akcji. W większości przypadków, w naszym przypadku przynajmniej, myśmy się ograniczyli do wywoływania funkcji lamp amazonowych, czyli po prostu mam nadzieję, że lambdy są znane uczestnikom, także tutaj nie będę się zagłębiał, czym jest lambda i jak działa, ale pozwala to odpalić dowolny kawałek kodu zarządzany przez Amazona. Niemniej Amazon Step Functions integruje się z także innymi serwisami, pozwala też odpalać zewnętrzne aplikacje, ale to jest temat na troszkę inny wykład. Znaczy tak, to jest temat na ten wykład, ale no mimo wszystko nie będę tutaj w ten temat się zagłębiał. Także tak, taski są podstawą tych maszyn stanów, ponieważ to są elementy, które faktycznie wykonują jakąś pracę za nas, wywołują jakiś kod, wywołują jakiś zewnętrzny serwis. Ale te maszyny stanów, które będziemy sobie definiować, mogą się składać także z innych elementów. I kolejnym rodzajem elementów to są tak zwane pass states. One służą do tego, by przekazać wejście na wyjście poprzez jakiegoś rodzaju przefiltrowanie tych informacji, ponieważ do maszyny stanów dostarczamy także JSON-owy dokument z jakimiś danymi wejściowymi i zwykle taski zwracają jakiś rezultat i ten rezultat powinien też być dokumentem JSON-owym. Przy pomocy pass state'ów jesteśmy w stanie sobie te informacje w tym JSON-ie ograniczyć, troszkę przefiltrować, także po to jest. Kolejną rzeczą, kolejnym klockiem, z którego możemy sobie budować maszynę stanów, są wait state'y. To jest zwykły, klasyczny sleep, który możemy użyć, by, nie wiem, zrobić sobie, poczekać na coś, albo jak stworzyć sobie przy pomocy tego sleepa, tego wait state'a jakąś pętelkę. Warto zauważyć, nie wspomniałem tego wcześniej, że step functions mogą, ta maszyna stanów może zostać odpalona i może sobie chodzić do roku, także tutaj te wait state'y mogą być jak bardzo długie, także step functions mogą być używane do orkiestrowania bardzo długich procesów, przy czym mam tu na myśli step functions classic, bo jest jeszcze step functions express, który już do tego się tak nie nadaje, ale może powiem kilka słów, jak starczy czas na to później. Kolejną rzeczą, którą możemy używać w naszej maszynie stanów, jest parallel state. To jest taki klocek, który umożliwia nam odpalenie wielu równoległych ścieżek wykonania, czyli coś w stylu w programowaniu podobnego troszkę do wątku. I tym samym możemy sobie odpalić różne lambdy robiące różne rzeczy, ale dzieje się to oczywiście równolegle. No i kolejnym ważnym elementem jest oczywiście choice state, czyli zwykły if. Dzięki temu możemy sobie wykonanie kolejnych kroków zbranchować, czyli tak właściwie dodać logikę, która w zależności od tego, jak się poprzedni krok wykonał, wykona inne kroki troszkę inaczej. Teraz ważnym konceptem jest state transition. Dlaczego ważnym? Ponieważ w tych klasycznych step functions to jest to, za co płacimy, czyli płacimy za state transitions, a state transition jest to po prostu zmiana stanu z jednego na drugi, czyli jeżeli będziemy mieli klocek taska numer 1 i przejdziemy do
taska numer 2, bądź pass state'a, bądź wait state'a, to jest właśnie state transition, czyli nie płacimy za czas wykonania maszyny stanów, ale płacimy za zmianę tych stanów. Oczywiście w step functions poszczególne elementy możemy używać wielokrotnie, czyli jeżeli zdefiniujemy sobie jakiegoś taska, możemy go użyć wielokrotnie, jeżeli taką logikę akurat będziemy potrzebować. Jak już wspomniałem, do maszyny stanów, jak odpalamy jakąś sobie maszynę stanów, przekazujemy jej input. Jest to zwykle JSON-owy dokument, przy czym nie dotyczy to całej maszyny. Grzegorz, tak? Nie widać twojej prezentacji. Nie widać mojej prezentacji. Okej. Spróbujemy, przepraszam. A od kiedy nie widać? Dosłownie chwila, tak? Więc... Chwileczkę. A widać teraz? Jeszcze się kręci, sekunda. To spróbujemy jeszcze raz zatrzymać i puścić jeszcze raz udostępnianie ekranu. Teraz wydaje mi się, że będzie lepiej. Tak, teraz jest. No, dziękuję za informację. Także mam nadzieję, nie spoilujemy. Także każdy stan otrzymuje swojego JSON-a wejściowego, czyli ten tak zwany state input i teraz możemy zdefiniować, czy dla tego stanu przekażemy cały ten input, czy daną ścieżkę w JSON-ie, czy po prostu poszczególne parametry z tego JSON-a. I tak samo, jeżeli jakikolwiek task nam coś zwraca, no to możemy zdefiniować, czy pójdzie to do zmiennej result path, czy to będzie output path, różni się to tym, czy tego JSON-a wyjściowego zastępujemy danymi, czy dopisujemy do tego JSON-a wyjściowego dane do tego inputu, także tutaj jest kilka możliwości i to jest później przekazywane dalej do kolejnych stanów. I teraz zanurkujemy w jakąś przykładową maszynę stanów, może nie w ten sposób, ale troszkę lepiej. A więc, tak jak wspomniałem, maszyna stanów, definiujemy maszynę stanów poprzez JSON-owy dokument. Ta wizualizacja, która jest po prawej stronie, jest automatyczną wizualizacją tego JSON-a, którą dostarcza Amazon w swojej konsoli. Także tutaj jasno widać, jak takie wykonanie tej maszyny stanów może wyglądać. Jeżeli chodzi o sam kod, no to zaczynamy, możemy opcjonalnie zacząć sobie od komentarza mówiącego, do czego ta maszyna stanów służy. Niemniej wymagane jest jednak, byśmy zaczęli od keyworda start at i określili pierwszy stan, do którego mamy przejść, jeżeli ta maszyna stanów się rozpocznie. Jeżeli kolejnym wymaganym keywordem jest states, który właśnie określa wszystkie możliwe stany, które są w ramach tej maszyny stanów są zdefiniowane. No i mamy w tym przykładzie nasz stan, pierwszy stan, first state, typu task, czyli jest to coś, co rzeczywiście będzie wykonywać dla nas integrację z jakimś serwisem i jako resource mamy podane Arna do przykładu jakiejś funkcji Lambda, czyli ten task odpali nam funkcję Lambda, która wykona jakieś dla nas zadanie, po czym, jeżeli zakończy się ona sukcesem, przejdziemy do następnego stanu, czyli tego naszego choice state. Choice state jest już innego typu, także widzimy, że tutaj jest już typu choice, czyli jest to ten wspomniany if i mamy keyword choices, który definiuje nam tablicę możliwych wartości. W tym przypadku patrzymy, jeżeli
zmienna foo w tym JSON-owym dokumencie, zmienna foo, no, wpis foo w JSON-owym dokumencie równy jest 1, to wtedy pójdziemy do first match state, jeżeli jest równy 2, to pójdziemy do second match state, czyli widać z choice state'u możemy pójść do first match state bądź do second match state w zależności od wartości w tej zmiennej. Jeżeli żaden z tych warunków nie zostanie spełniony, mamy jeszcze opcję default i w tym momencie pójdziemy do tego default state'u. Teraz tak, first match state jest podobnie jak first state stanem, który jest taskiem, który wywoła nam lambdę, która wykona dla nas jakąś pracę, po czym przejdziemy do next state. Second match state jest także taskiem, który wywołuje jakąś tam lambdę i przechodzimy do next state. Default state jest już troszkę innego typu potencjalnie, jest już to typ fail, czyli tutaj oznaczamy sobie, że ta maszyna stanów, jeżeli doszliśmy do default state, sfailowała, zakończyła się niepowodzeniem. Możemy w tym momencie oczywiście dorzucić sobie keyword error i cause jako przyczynę. Także jest to jakiś sposób, by określić, że ta maszyna stanów jawnie została zakończona niepowodzeniem. Oczywiście, jeżeli którakolwiek z tych lamp zakończyłaby się też niepowodzeniem, no to w tym momencie ta maszyna stanów też potencjalnie, znaczy zakończyłaby się niepowodzeniem w przypadku tego kodu. Mamy jeszcze next state, który jest taskiem. Tutaj dodatkową rzeczą jest fakt, że mamy keyword end, który jest ustawiony na true, co oznacza, że ta maszyna stanów, jeżeli dojdzie do tego taska i ten task wykona się prawidłowo, również zakończenie zostanie ona zakończona, tylko że w tym przypadku zostanie zakończona sukcesem. Wydaje się proste, można tutaj budować, łączyć różne rzeczy w prosty sposób, ale jak to się pewnie wydaje, jest jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, które warto wiedzieć na ten temat. Jak już wspomniałem, język używany w Step Functions to jest Amazon State Language. Jest to język zdefiniowany przez Amazona pod kątem tej usługi i ma on swoje ograniczenia. Warto też zwrócić uwagę, że to jest język stworzony przez Amazona, także nie jest to coś, co przyniesiemy do innej chmury, do innych usług bądź czegokolwiek w tym stylu. Jest to proprietary, takie ładne, ciężkie słowo. I ten język definiuje pewne rzeczy. Także tak jak wspomniałem, definiuje tutaj, jeżeli wejdziemy na tą stronę, znajdziemy ładną tabelkę, co możemy w nim zdefiniować, a co nie. Także mamy, tak jak wspomniałem, pass state'y. Oczywiście wymagają one, że musi być zdefiniowany typ dla każdego tego keyworda, dla każdego stanu i możliwe dopuszczalne keywordy i wymagane keywordy. Także pass state już wspomniałem, taski wspomniałem, choice także wspomniałem, wait też omówiłem. Succeed to jest stan, który jawnie określamy, że maszyna stanów się udała, zakończyła sukcesem, fail zakończyła się niepowodzeniem, paralel, tak jak wspomniałem, jeżeli chcemy używać równolegle przeprowadzać wiele akcji, to mamy tutaj paralel. Map jest stanem, w który jest zbliżony troszkę do paralel, ponieważ też wykonuje rzeczy równolegle, tyle że w odróżnieniu do paralel map służy do wykonania tych samych czynności równocześnie, czyli na przykład jeżeli byśmy mieli jakąś tablicę i chcielibyśmy dla elementów tej tablicy równolegle przetworzyć te dane w tej tablicy przy pomocy tej samej funkcji, to możemy na przykład do tego użyć właśnie map state'u. Dobrze, teraz to jest ważne, czyli z czym możemy integrować step functions. Jak już wspomniałem, omawiam tutaj bardziej standard workflows, a nie express workflows. Jeżeli chodzi o
standard workflows, no to mamy AWS Lambda, Batcha, DynamoDB, ECS-a, Fargate'a, SNS-a, SQS-a, Glue, SageMaker'a, Elastic MapReduce i Step Functions. To się bardzo przydaje, ta Step Functions integracja, ale mamy też różne sposoby wywołania integracji z tymi usługami. Teraz tak, Request Response to jest klasyczna taka synchroniczne wywołanie danej usługi, gdzie po prostu wołamy daną usługę i ta usługa powinna nam odpowiedzieć response code'em, czy tam jakimś responsem, HTTP, jeżeli odpowie na przykład HTTP 200, to oznacza, że wywołanie się udało i przechodzimy do następnego kroku. Lambda w tym momencie na przykład zwraca też swój rezultat, czyli to jest synchroniczne wywołanie Lambda. Ale w przypadku na przykład Amazon Elastic Container Service bądź Fargate'a mamy możliwość zrobienia run a job z opcją sync. I w tym momencie tutaj działa to w ten sposób, że jeżeli odpalilibyśmy sobie Fargate'a z jakimś tam dockerem, który miałby wykonać jakąś czynność, to dostaniemy w normalnym przypadku 200 zaraz po tym, jak ten docker się odpali. Czyli tak właściwie w przypadku request response byśmy nie czekali, aż ten docker zakończy swoje działanie. W przypadku run a job sync czekamy, aż docker zakończy swoją pracę, czyli wyjdzie i zakończy się sukcesem bądź nie. Tak samo jeżeli chodzi o step functions, czyli jeżeli byśmy integrowali, usiłowali odpalić ze step functions inne step functions, no to w tym momencie byśmy czekali, aż cała ta maszyna stanów dojdzie do końca, zanim przejdziemy do następnego kroku, co w niektórych przypadkach może trwać bardzo długo, no bo tak jak wspomniałem, step functions, maszyna stanów może chodzić aż do roku, także to się nadaje do bardziej, do dłuższych wykonań. W przypadku Express Workflows to jest taki coś, co Amazon niedawno wprowadził. Umożliwia to, tam jest ograniczenie bodajże chyba do 5 minut, także to się nadaje do takich krótszych zadań, które trzeba jakoś zorkiestrować gdzieś wiele, po odpalań wielu różnych mniejszych serwisów, tasków. Ostatnim typem, który należy wspomnieć, jeżeli chodzi o wołanie różnych zewnętrznych serwisów, jest wait for callback. W tym przypadku step functions do requesta dorzuca specjalnego URLa, czyli właśnie callback URLa, dzięki któremu, który musi zostać wywołany z zewnątrz, musi zostać zawołany, musi zostać wysłane tam zapytanie HTTP, by maszyna stanów przeszła do następnego kroku. Do czego to służy? Czyli jeżeli na przykład w tej maszynie stanów chcielibyśmy sobie zrobić jakąś autoryzację manualną, czyli manualny krok, na przykład, że ktoś musiałby zaaprobować kolejny krok w danym procesie, no to możemy mu mailem wysłać takiego URLa mówiącego tak, aprobuje, bądź nie aprobuje i w tym momencie, jeżeli on kliknie w ten link, no to maszyna stanów przejdzie do kroku A albo do kroku B. Także bądź może być to w ten sposób zrobione, że jakaś zewnętrzna aplikacja wywoła ten link. Także tutaj możliwości są dosyć duże. I po to to właśnie jest. Dobrze, error handling. Error handling wbrew pozorom jest całkiem przyjemny w maszynach stanów, bo jeżeli jakikolwiek z tasków nam failuje, mamy kilka możliwości. W tym przykładzie zrobiliśmy szybkiego retrya, czyli jeżeli Lambda by z jakichś powodów nie zakończyła się sukcesem, możemy określić sobie, ile razy ma zostać powtórzona w przypadku konkretnego typu błędu, czyli możemy tutaj również sobie na przykład, jeżeli byłaby to Lambda w Javie bądź w czymkolwiek innym, bądź w Pythonie, możemy sobie określić exception, z którym to się zakończy,
skończyło, bądź error code, exception, którym to rzuciło. Także tutaj możemy zdefiniować różne zachowania w zależności od rodzaju błędu. No i oczywiście możemy liczbę powtórzeń sobie zdefiniować, interwał, czas pomiędzy powtórzeniami i back-off rate. Także to jest jeden sposób, żeby na przykład powtarzać sobie w przypadku błędów, a druga możliwość obsługi błędów, no to tu mamy tutaj keyword catch, który w zależności od rodzaju błędu możemy pójść inną drogą, wybrać sobie inny następny stan, do którego pójdziemy, który po prostu zaraportuje nam coś bądź zrobi jakąkolwiek inną czynność. Dobrze, jak to wygląda z punktu widzenia Amazona? Z punktu widzenia konsoli amazonowej mamy, jak stworzymy sobie definicję maszyny stanów, wygląda to w ten sposób, czyli tutaj mamy widok definicji maszyny stanów, u góry mamy okienko z detalami, czyli tutaj jest arne tej mojej definicji, rola IAM-owa, która zostanie użyta do jej odpalenia, typ, czyli standard bądź express i kiedy zostało to stworzone. Definicja zawiera kod tej maszyny stanów, czyli ten JSON, który definiuje nam tą maszynę stanów i tutaj po prawej stronie mamy wizualizację, tą wizualizację można sobie ściągnąć, przybliżyć, zmniejszyć, powiększyć, także jest to dosyć fajne. U góry możemy zedytować definicję bądź rozpocząć egzekucję tej maszyny stanów. Egzekucji tej definicji maszyny stanów możemy mieć setki, tysiące, to nie jest problem, wszystkie mogą chodzić równolegle, to nie jest problem, także bardzo ładnie się to skaluje. Jeśli byśmy, oczywiście możemy tą definicję także sobie otagować, jeśli przejdziemy do zakładki executions, zobaczymy listę egzekucji danej definicji. Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli edytujemy definicję, to ta definicja dopiero będzie użyta przy następnym wywołaniu, czyli jeżeli mielibyśmy jakąś maszynę stanów, który sobie chodzi tam, nie wiem, od kilku miesięcy i znaleźlibyśmy błąd w tej logice, którą mamy tam zaimplementowaną, albo chcielibyśmy ją zmienić, to znaczy, że w tej poprzedniej, tej maszynie stanów, która już chodzi, ta logika się nie zmieni i zostanie to wprowadzone tylko w tej nowej egzekucji. No i jak wygląda konkretne wykonanie, czyli egzekucja? Przepraszam za te angielskie wstawki. Konkretne wykonanie w Amazonie, jeżeli sobie klikniemy już w konkretne wykonanie, dostajemy taki obrazek, tak wygląda ta konsola Amazon 2. Także u góry mamy status tej egzekucji, tutaj widać, że ta egzekucja już się zakończyła. Mamy execution arn. Oczywiście nie jest to różne, to jest unikalny identyfikator tej egzekucji w ramach Amazona. I mamy informację, przez co została wystartowana ta egzekucja. Czyli tutaj widzę, że została wystartowana przez inną maszynę stanów. I input, czyli ten dokument JSON-owy, który został przekazany podczas startowania tej maszyny stanów. Widzimy oczywiście datę rozpoczęcia, datę zakończenia i output tutaj, jeżeli by było to rozwinięte, byłby ten JSON-owy dokument, który został wygenerowany, który był na końcu tej maszyny stanów. Ważną rzeczą jest ten visual workflow, on jest aktualizowany na bieżąco, czyli jeżeli ta maszyna stanów wchodzi, to widzimy, w którym punkcie jest, którą drogę przybrała ta logika, gdzie ona idzie, widzimy, które stany są in progress, które są failed, które miały jakieś błędy, także jeżeli chodzi o debugowanie, jest to dosyć przyjemne. W każdej chwili możemy sobie kliknąć na każdy z tych kroków i wtedy otrzymamy szczegóły tego kroku, tak samo co zostało w ramach tego kroku wywołane, jako że był to task, no to widzimy tutaj arna lambdy, która została wywołana, link automatycznie do logów CloudWatch Logs, no i JSON wyjściowy i potencjalnie
jeżeli był jakiś to exception. W każdej chwili możemy też przejść do definicji całej maszyny stanów poprzez kliknięcie tej zakładki code. Tak, także tak to zgrubnie wygląda. Teraz może kilka słów o ocenie, ponieważ no, w chwili obecnej cena się jest w okolicach 2,5 centa na 1000 tranzycji, czyli zapłacimy 2,5 centa za 1000 state transitions. Mogłoby się wydawać, że jest to stosunkowo niewiele, ale tutaj zalecam uwagę, bo już nie mówię o tym, że mamy coś takiego jak FreeTier, który zawiera 4000 tranzycji, czyli tak właściwie zaoszczędzimy ile? 4 razy 2,5 centa, no to zaoszczędzimy 10 centów, także nie, więcej. Tak, 10 centów. Ale na co chciałem zwrócić uwagę, ta usługa potencjalnie jest stosunkowo droga, ponieważ jeżeli w naszej maszynie stanów zdefiniujemy sobie jakieś pętle, które co jakiś czas odpytują, czy jakieś zadanie się wykonało, to w tym momencie w bardzo łatwy sposób można podbić sobie bardzo mocno rachunek. Są tutaj alternatywy, że można używać właśnie tych callbacków, czy innych możliwości, czy na przykład Fargate'a z tymi taskami i tak dalej. No niemniej jednak zalecam ostrożność, jeżeli chodzi o implementację pętli w ramach maszyny stanów, ponieważ mogą one bardzo szybko podbić rachunek za korzystanie z tej usługi. Dobrze. To teraz jak w PEDZE użyliśmy maszyny Step Functions i co to jest właściwie ten Database Upgrade Service, także drobny kontekst. Jak już wspomniałem, PEGA jest softwarem, który sprzedajemy także dla zewnętrznych klientów w ramach usługi, którą my zarządzamy i dla tych zewnętrznych klientów tworzymy takie właśnie środowiska z PEGą. W chwili obecnej te liczby już są nieprawdziwe, bo nie mamy 1800 środowisk PEGI na naszym koncie produkcyjnym. Mamy już ponad 2000 środowisk z PEGą, co przekłada się na, jak tutaj jest 16, czyli prawdopodobnie 1700 instancji EC2, no i 2000 baz danych. Bazy te w 99% bazują na Postgresie i Postgres w chwili obecnej Amazon, jeżeli chodzi o RDS-a, wypuszcza raz na kwartał minor version upgrade i ten minor version upgrade dobrze by było raz na kwartał zupdate'ować tą bazę, czyli to oznacza, że ten cały proces trzeba zorkiestrować, wyłączyć PG, zupdate'ować bazę, zupdate'ować wszelkiego rodzaju pluginy, puścić, nie wiem, vacuuming, puścić analizę na bazie. Tych kroków jest wiele. Co więcej, w zależności od wersji, czy robimy minor version upgrade, major version upgrade, czy w chwili obecnej planujemy różnego rodzaju migracje też pomiędzy, na przykład do Aurory, te kroki będą się zmieniać i potrzebowaliśmy czegoś właśnie, co by pozwoliło nam w łatwy sposób dostosowywać ten proces migracji w zależności od wersji, do której zmieniamy, w zależności od środowiska, na którym to jest zrobione, tak byśmy mogli te kroki wykonywane podczas upgrade'u szybko zmodyfikować, dostosowywać i poprawiać błędy. No i wymyśliliśmy coś takiego. Wiem, że obrazek wygląda trochę strasznie, także opowiem, troszkę go rozwinę, z czego to wszystko się składa. Także na początku jako interfejs do... Tutaj mamy coś takiego, co nazywamy GOC, czyli Global Operations Center. To jest aplikacja webowa, która tak właściwie służy do zarządzania naszą całą flotą pośrednio. I ta aplikacja jako interfejs do tego naszego serwisu ma możliwość wywołania dwóch lamp. Jest to UpgradeDB bądź UpgradeDB Status. UpgradeDB jest lambdą, która właśnie
pobiera definicję maszyny stanu w zależności od tego, na jakim to środowisku jest odpalane, czyli identyfikuje środowisko, na którym dostaje jako parametr środowisko, na którym baza ma zostać upgrade'owana, i w zależności od tego środowiska, czyli jego wersji bazy źródłowej i wersji bazy docelowej, znajduje właściwą definicję upgrade'u na S3. Update'uje tą definicję w maszynie stanów do najnowszej i odpala step functions, które orkiestrują sam proces upgrade'u. Step functions do samego orkiestry i później mamy jeszcze drugą lambdę, czyli upgrade DB status, która tak właściwie służy tylko do pobierania statusu, czy dana maszyna stanów już się zakończyła. Tutaj jest takie troszkę zbliżenie na ten obrazek, także widać, że te maszyny stanów, któreśmy przygotowali do tych upgrade'ów, służą tak właściwie tylko i wyłącznie po to, żeby odpalać lambdy, które są stosunkowo uniwersalne i wykonują drobne, małe czynności, jak odpalanie skryptów na różnego rodzaju instancjach EC2 poprzez usługę Amazona zwaną SSM-em, do kontroli autoscaling groups, do kontroli monitoringu na bazie danych, do wykonywania backupu na bazie danych bądź zmieniania parametrów bazy danych. Mamy jeszcze coś takiego jak provisioning engine i ten provisioning engine odpowiada za zarządzanie template'em CloudFormation, w ramach którego powstała ta baza danych. Także to są wszystko takie drobne, standardowe rzeczy, które potencjalnie administrator może wykonywać na środowisku, zamknięte w lambdach, a step functions służy tylko i wyłącznie po to, żeby te rzeczy w odpowiedniej kolejności wywołać z odpowiednimi parametrami i zorkiestrować cały proces upgrade'u i w razie czego być w stanie poprawić wszelkiego rodzaju błędy. No i jak taki upgrade wygląda? To jest właśnie przykładowa maszyna stanów, która upgrade'uje bazę, akurat to jest major version upgrade, bodajże z wersji 9.6 do bezpośrednio do 11.4, składając się faktycznie z dwóch upgrade'ów, najpierw do 11.1, później są update'owane pluginy, później do 11.4 bazy danych, no i później są odpalane różne post-stepy. Tyle, że w tym przypadku, jako że niektóre z tych rzeczy są dosyć mocno skomplikowane, w szczególności na przykład check Pega Health, to niektóre z tych stanów to nie są taski, które tak właściwie są wywołaniem zwykłej lambdy, tylko są to taski, które wywołują właśnie inne step functions, które właśnie zajmują się tymi rzeczami. Na przykład tutaj mamy step functions, który odpowiada nam za odpalenie i jakiegoś skryptu na instancji i zebranie rezultatu z tego skryptu i zwrócenie tego rezultatu. Także zdefiniowaliśmy kilka tak zwanych subflows, by te maszyny stanów były troszkę bardziej czytelne. Także tak wygląda ten upgrade service w ogóle i jakie są z tego nasze wnioski. Tak jak wspomniałem, wprowadziliśmy te subflowy z tego względu, że w pewnym momencie, jak wszystko mieliśmy w jednym flowle, zrobił nam się JSON na ponad 3000 linii, który był strasznie ciężko edytowalny. Także mimo wszystko trzeba sobie zdawać sprawę, że definicja tej maszyny stanu w JSON-ie ma swoje wady zdecydowanie. Jak to, jeżeli chcemy odwzorować bardzo skomplikowany proces, to edycja tego JSON-a jest stosunkowo ciężka. Jeżeli chodzi o alternatywę, można jeszcze maszyny stanów definiować bezpośrednio w Javie, ale w praktyce też tego nie jestem w stanie polecić, ponieważ ten kod wcale nie jest dużo bardziej przejrzysty. Także edycja tego też wcale nie będzie przyjemna, wygląda to prawie tak samo.
Kolejną wadą, którąśmy zauważyli, to jest to, że testowanie tego to nie jest prosta sprawa. Jeżeli chodzi o step functions, wprawdzie jest możliwość odpalenia samego step functions maszyny stanów przy pomocy Dockera, który Amazon dostarcza lokalnie. No niemniej jednak zaimplementowanie jakichś dokładniejszych testów, jak w różnych przypadkach ta maszyna stanów pójdzie, w którą stronę, czy ta logika, którą mamy zaimplementowaną, jest zawsze dobra, no nie jest to coś trywialnego i tego problemuśmy tak właściwie do końca nie rozwiązali. No, trzeba by tutaj znacznie więcej pracy włożyć, a nie mieliśmy jeszcze na coś takiego czasu. Kolejną wadą jest na przykład ograniczenia samego choice taska. Z przykładów mogę tutaj na przykład dać to, że w pewnym momencie używamy semantic versioningu w różnych elementach systemu i już na przykład choice task nie nadawał się do porównywania wersji semantycznych i musieliśmy zatrudniać jakąś, tworzyć jakąś dodatkową lambdę, która służyła nam do porównania wersji bądź problemy z tym, że niektórych rzeczy w JSONie nie da się zrobić, przetworzyć, także do tego musieliśmy dobudować sobie lambdę, która udostępniała takie funkcje pomocnicze, które umożliwiały nam pewne rzeczy, zrobienie pewnych rzeczy. Fail state error reporting. No tutaj też mieliśmy drobny problem, ponieważ jeżeli zdecydujemy się sfejlować jawnie z jakichś względów tą maszynę stanów, to nie byliśmy w stanie i nie jesteśmy cały czas ustawić dynamicznie powodu, dlaczego ta maszyna stanów sfejlowała, czyli to oznacza, że potencjalnie musimy zdefiniować wiele tych fail state'ów w zależności od powodu, w którym momencie ta maszyna stanów sfejlowała. Nie da się tego zrobić dynamicznie. No i kolejnym problemem, który jakoś my tam gdzieś musieli obejść, było przenoszenie informacji pomiędzy flowami. Jest to właśnie powiązane z raportowaniem błędu w przypadku zakończenia flowów. Nie da się przenieść po prostu tych informacji pomiędzy flowami. Musieliśmy do tego też jakąś dodatkową lambdę sobie przygotować, która do tego nam służyła. Także to tyle, jeżeli chodzi o te złe rzeczy. Są też dobre rzeczy, które dzięki temuśmy uzyskali, mianowicie jeżeli chodzi o release cycle, to jesteśmy w stanie zrobić bardzo szybko zmiany do procesu, jeżeli ktokolwiek zgłasza nam jakieś problemy z procesem upgrade'u, to dostarczamy bardzo szybko te poprawki. Jest to niepowiązane jako tako z infrastrukturą, którą zarządzamy. Ten proces jest customizowalny. Maszyny stanów, jako że nie już raz odpalona maszyna stanów jest potencjalnie niezmienialna, czyli ona sobie tam chodzi w tle, czyli dopóki ten upgrade się nie zakończy. Aha, może nie wspomniałem, ponieważ te upgrade'y mogą trwać w praktyce do 6 godzin, przy czym to że dany upgrade trwa 6 godzin, wcale nie oznacza to, że baza przez ten cały okres czasu jest niedostępna, tylko chodzi o to, że na przykład przez pierwszą część tego czasu backup jest wykonywany, później te wszystkie analizy na bazie danych, które są wykonywane, mogą tyle trwać, także proces ten troszkę trwa, no niemniej jednak jeżeli chodzi o release'y, zmiany, to uważam, że to był dobry wybór, maszyny stanów tutaj znacznie pomogły. Jeżeli chodzi o debugowanie, tak jak pokazywałem, konsola jest tam na miejscu, wizualizacja bardzo się przydaje, można widzieć, w którym miejscu
potencjalnie logika wykonania upgrade'u się zmieniła, łatwo dojść do tego, do właściwych logów w CloudWatch Logs, także to jest fajne, jesteśmy w stanie szybko analizować wszelkiego rodzaju problemy z upgrade'ami, znaleźć przyczynę i próbować jakoś to naprawić, czy to manualnie, czy to jeżeli inżynier, który to monitorował, bądź tam jest na on-callu, dostał powiadomienie, że ten upgrade sfailował, no to w tym momencie jest w stanie szybko znaleźć przyczynę, bądź my, jeśli chcemy usprawnić proces, też jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć przyczynę dzięki właśnie tym wizualizacjom w konsoli, dzięki temu, że bardzo łatwo do tych informacji dotrzeć. Scalability i stability. Wiadomo, step functions jest usługą, która skaluje się świetnie, nie mamy problemu, bylibyśmy w stanie odpalić wszystkie 2000 upgrade'ów równocześnie, nie stanowi to żadnego problemu, nie mamy problemu z tym, że step functions w pewnym momencie przestaje działać, także jest to na pewno jakaś tam duża zaleta, że nie musimy się martwić o to, że na przykład jakiś Docker, w którym by chodził ten kod, czy coś w tym stylu nam umrze, ponieważ maszyny stanów pod tym kątem bardzo dobrze z tego typu rzeczami sobie radzą. No i to, że jesteśmy w stanie zorkiestrować długie upgrade'y długie procesy upgrade'u w sposób niezależny od siebie, także to jest też duża zaleta. No i tak właściwie to chyba tyle. Ja tym razem jestem troszkę przed czasem, ale tak właśnie celowałem, żeby było 10 minut na potencjalne pytania, także jeśli jakieś pytania są, także zapraszam. Na razie chyba nie ma pytań, także... Grzegorz, jak mówisz o tym, że masz czas na pytania, to właśnie się takowe pojawiło. Na produkcji miesięcznie. Szczerze powiedziawszy, to tego nie liczyłem. Także ciężko mi odpowiedzieć, bo mimo wszystko w PEDZE aż tak mocno na te rachunki nie patrzymy. Mogę powiedzieć w tajemnicy, że Pega jest znacznie droższa od samej tej infrastruktury, którą tutaj wykorzystujemy i w porównaniu z kosztami całej infrastruktury to są grosze. 16 instancji, 16 tysięcy, 17 tysięcy instancji EC2 kosztuje zdecydowanie więcej niż samo Step Functions i nawet nie patrzyłem, ile to tam wychodzi. Poza tym nie jesteśmy też jedynym serwisem, który korzysta w PEDZE z Step Functions, także też ciężko by było ten rachunek rozdzielić, a nie szukałem metody określenia, ile pojedyncza egzekucja kosztuje. Także ciężko mi powiedzieć, ile kosztuje pojedyncza egzekucja. No, postaram się ewentualnie to sprawdzić i kiedyś może udostępnię tą wiedzę. Także nie odpowiedziałem na pytanie, ale polecam się na przyszłość.